Rozpoczniemy, otwieram posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej powołanej przez Komisję Infrastruktury, podkomisji do rozpatrzenia projektu ustawy i teraz już tytuł zaprezentuję w takiej formie, jakiej przyjęliśmy, o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Witam Państwa, członków podkomisji, witam przedstawicieli strony rządowej z panem ministrem Maciejem Jankowskim na czele. Witam przedstawicieli strony społecznej. Porządek Państwo dzisiejszego posiedzenia otrzymaliście. Czy są uwagi do tego porządku? I zanim oddam głos, mam prośbę do mediów o zakończenie pracy na sali i proszę pozostawienie nas tutaj samych. A jest zamknięte posiedzenie? Nie jest zamknięte. Chcemy merytorycznie pracować nad projektem. Bardzo proszę o opuszczenie sali. Panie Przewodniczący, proszę o głos. Moment. Panie Przewodniczący, wydaje się, że media nam w niczym nie przeszkadzają, aby byli... Panie Przewodniczący, nie udzieliłem Panu głosu. Bardzo proszę media o opuszczenie sali. Na jakiej podstawie prawnej możemy opuścić salę? Będziemy do Państwa dyspozycji wtedy, kiedy tylko Państwo zechcecie. W tej chwili chcemy pracować po prostu nad projektem ustawy. Nie zamykam, ja proszę, żebyście... Powiedziałem dlaczego. Dlatego, że chcemy tutaj pracować nad projektem ustawy. O rezultatach będziemy rozmawiać. Będziecie Państwo mieli dostęp do stenogramu, ponieważ posiedzenie jest nagrywane. W związku z tym nie ma żadnych ograniczeń. I proszę zastosować się do mojej prośby. Na podstawie, proszę Pani, regulaminu to po pierwsze, a po drugie przewodniczący podkomisji organizuje pracę i proszę zastosować się do mojej prośby. Rozumiem, że w takim razie to posiedzenie jest zamknięte. Panie, który punkt regulaminu Sejmu? Nikt Pani nie przeszkadza wykonywać Pani pracy, ale ja bym prosił, żeby nam nikt nie przeszkadzał. Nie, proszę Pani, naprawdę jest udostępnione, jest transmitowane do internetu. Macie Państwo absolutnie komfort daleko idący i obserwowania tych obrad. Bardzo proszę. Bardzo proszę wszystkie media. Panie Przewodniczący, proszę o głos. Proszę, Pan Przewodniczący Adamczyk. Panie Przewodniczący, jest rzeczą bez precedensu, zostali wyproszeni dziennikarze z sali w sytuacji, kiedy dziennikarze nie przeszkadzali ani w pracach tej podkomisji, ani w żadnej innej. Nie mieliśmy do tej pory doświadczeń, czy w tej, czy w poprzedniej kadencji, aby dziennikarze przeszkadzali w pracy podkomisji. Panie Przewodniczący, apeluję o to, ażeby media, przedstawiciele mediów, dziennikarze mogli zostać na sali, my zaś weźmy się do roboty. Na projekt ustawy czekają przedsiębiorcy. Weźmy się do roboty i przestańmy się kłócić o to, czy dziennikarze mają być na sali, czy nie. Oni nam nie przeszkadzają.